Od 1 września w suwalskiej WKU działa Wojskowe Centrum Rekrutacji. To jeden z elementów nowego systemu naboru do polskiej armii. Najważniejszą zmianą, którą z pewnością docenią kandydaci do służby wojskowej, jest skrócenie procesu rekrutacyjnego. Dotychczas droga do służby trwała wraz ze szkoleniem przygotowawczym średnio aż 190 dni, a poszczególne jej etapy odbywały się w różnych terminach i miejscach. W nowym systemie jest przede wszystkim krócej. Nowe zasady i nowa organizacja skróciły termin do maksymalnie 50 dni. Jak informuje major Wiesław Jankowski, szef Wydziału Rekrutacji Suwalskiej WKU, wszelkie formalności kandydat na żołnierza załatwi teraz w jeden dzień i w jednym miejscu. Zgłaszający się do Centrum Rekrutacji przejdzie na miejscu rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne. Jeśli uzyska pozytywną opinię specjalistów, opuści centrum z kartą powołania do służby przygotowawczej. Potrwa ona zaledwie 30 dni. Po jej ukończeniu i złożeniu przysięgi wojskowej ochotnik będzie mógł dokonać wyboru między służbą zawodową a służbą w szeregach terytorialsów. Zawodowa służba wojskowa staje się atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących swojej drogi zawodowej. Daje przede wszystkim stabilne zatrudnienie i przyzwoite wynagrodzenie. Aktualnie przeciętna pensja zawodowego żołnierza to ponad 6 tysięcy złotych. O ofercie polskiej armii można dowiedzieć się więcej na portalu wojskopolskie.pl.